Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dojechaliśmy na miejsce biwakowania. Podróż minęła w miarę malowniczo i spokojnie. Teraz pozwolę sobie zaprezentować prysznic, który został zainstalowany w naszym kamperze. Rozpoczynamy prezentację prysznica, o którym już wspominałem w pierwszym odcinku naszej, naszej serii. I proszę bardzo, ta tajemniczo wyglądająca konstrukcja to jest właśnie prysznic. Zwalniamy blokadę, wysuwamy całość na zewnątrz. Brodzik i tak jak w normalnym zasłonkowym prysznicu, zasłonka pierwsza zapinana na haczyki po to, żeby nam jej nie porwał wiatr dach. Jak widać, bańka już jest na swoim miejscu. Dach służy do tego, żeby można się było odizolować od gapiów z piątego czy szóstego piętra, a chodzi o to, że można spokojnie prysznic wziąć w środku miasta. Tutaj mamy zasłonkę, którą łączymy z drzwiami po uprzednim podniesieniu rolety i w ten sposób izolujemy się od świata. Następuje teraz przygotowanie do wzięcia prysznicu. Tu zdecydowanie nie zalecałbym daleko idącej wyobraźni. Tak wygląda nasz prysznic przygotowany do tego, żeby go używać. W momencie, kiedy skończymy brać prysznic, wchodzimy przy izolowaniu się tą wcześniej pokazaną zasłonką do środka, tam się przebieramy, wycieramy i człowiek jest zadowolony z tego, że sobie wziął spokojnie prysznic w warunkach takich, na jakie pozwala otoczenie. Chcę powiedzieć, że używaliśmy prysznica już w różnych okolicznościach. Tu śmiało mogę pozdrowić biegłych specjalistów od jego użytkowania i myślę, że będzie nam służył tak długo, jak długo będzie nam przydatny kamper. Jak Państwo widzieli, tak działa prysznic. Teraz się ściemnia, rozpalimy ognisko i w następnej kolejności opowiemy o instalacji elektrycznej.